przewodniczącym. Dziękuję serdecznie, otwieram dyskusję. Czy ktoś na sali chciałby zabrać głos? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, proszę podnieść rękę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 16, 1. Dziękuję bardzo za przyjęcie stosowną uchwałą. Przechodzimy do projektu uchwały Komisji Edukacji. Panu Przewodnicząca, proszę o przedstawienie projektu uchwały. W sprawie przyjęcia aktu zadań powierzonych dla Sekretarzy Montorów Szkół Podstawowych Przedszkoli na rok 2013. Merytoryczna treść uchwały. Paragraf 1. Przyjmuje się listę zadań powierzonych Rady Dzielnicy VIII wyłączonych gimnazjów Szkół Podstawowych Przedszkoli na rok 2013 zgodnie z założeniem do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała kończy procesem podjęcia wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uzasadnienie. Przyjmuje się projekt uchwały zgodnie z rozszerzanym rozporządzeniem obligatory dzielnicy 8 na podstawie listy uprojektowanej i zadań powierzonych na rok 2013 oraz wyborczą UMK Wydziału Edukacji z dnia 10.10.2012. Lista zadań powierzonych Rady Dzielnicy 8 w zakresie prac remontowych gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. Punkt pierwszy. Przedszkole 23, przedszkole numer 8, numer 7, remont na wierzchni schodów zewnętrznych do kuchni, czyli przedszkole 67, ulica Województwa Szwajcarskiego 14, remont fundamentu, wykonanie izolacji pionowej, opaski 35 000 zł. Przedszkole 71, przełożenie parkietu wraz z remontem podłoża, korytarz pierwsze piętro, sala lekcyjna 38 000 zł. Szkoła podstawowa 25, wymiana asfaltowej na wierzchni boiska 45 000 zł. Szkoła podstawowa 30, wymiana zasadnej okiennej 35 000 zł. Szkoła podstawowa 40 i montaż termoregulatorów środowiskowych 28 000 zł. Szkoła podstawowa 53, modernizacja i wentylacja sali gimnastycznej 25 000 zł. Szkoła podstawowa 54, malowanie i wymiana sałatki okiennej drewnianej 10 300 zł, zadanie wymiana innych filmów spustowych 10 000 zł. Szkoła podstawowa 62, wymiana wewnętrznej stolarki przydziałkowej 30 000 zł i wymiana parkietów 10 000 zł. Szkoła podstawowa 66 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 7. Odgrzebienie ścian, remont wraz z malowaniem, uczniach i salach lekcyjnych 25 000 zł. Kontynuacja wykonania izolacji przeciwwilgociowej wraz z wymianą odprowadzających wodę, odchodzenie opaski, remont schodów zewnętrznych od strony północnej 20 000 zł. Szkoła podstawowa 132, ulica Wojciecha Śmiałego, remont dachu, wymiana pokrycia wraz z wymianą wymięty i surów pustowych 45 000 zł. Szkoła podstawowa ulica Benedyktynska, malowanie sali taktycznych 17 000 zł. Szkoła podstawowa 133 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 8, wymiana aluminiowej instalacji elektrycznej 42 000 zł. Szkoła podstawowa 133 oddziały przedszkolne w zespole szkolno-przedszkolnym nr 8, montaż termoregulatorów przyrodnikowych oraz zakup dodatkowego boilera ciepłej wody do kuchni 15 000 zł. Gimnazjum 21, wymiana asfaltowej na wierzchni boiska 60 000 zł, gimnazjum 22, wymiana stolarki okiennej 15 000 zł, zespół szkół ogólnokształcących integracyjnych lektywa, wymiana pożyczek rezerwałów, jadalni, salach lekcyjnych i korytarzy 48 000 zł i przedszkole 2, przypilnowanie i badanie aktywnych 8 000 zł razem za jego kwotę 590 300. To wszystko? Tyle, tak? Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan Piotrze. Chciałbym zapytać o te płytki PCV w gimnazjum 22. Co wszyscy będziemy robić? Już tylko szkoła otrzymała pieniądze na wymianę płytek w salach. Natomiast jeśli chodzi o korytarz, na razie nie mamy Pani Jadwiga z programu. Poprawka do projektu uchwały Rady Dzielnicy VIII Komisja Edukacji z dnia 27 października 2012 roku w sprawie przyjęcia decyzji zamiennej w zakresie klas remontowych gimnazjów szkół podstawowych i przedszkoli na rok 2013. W załączniku do projektu uchwały Rady Dzielnicy VIII Propozycja Komisji z dnia 22 października 2002 roku w sprawie, nie będę już tego czytać, wprowadza się następującą korektę. W punkcie 14 zamiast szkoła podstawowa 133 oddziały przedszkolne w zespole szkolno-przedszkolnym nr 8 wpisuje się przedszkole 18 w zespole szkolno-przedszkolnym nr 8. To jest techniczna zmiana, przedszkole nas oddział przedszkolny ma oddziały, tylko to jest osobne przedszkole numer 18. To wszystko? To jest wszystko. Dziękuję bardzo. Czy są chętni do zabrania głosu? Nie widzę, po głosowaniu poprawki, która została odczytana przez panią Miguelikę. To jest za przyjęciem. Proszę o odcinę. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15. To jest przeciw. 0. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta. Czy ktoś ma kwestię projektu uchwały chciałby jeszcze zabrać głos? Nie ma chętnych za to głosowanie. Kto z panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały z przyjętą poprawką? Proszę o podniesienie. 15. To jest przeciw. 0. Kto się wstrzymał? Raz. Dziękuję bardzo. Rada przyjęła stosowną uchwałę. Teraz przechodzimy do Komisji Infrastruktury. Pierwszy projekt uchwały dotyczący przyjęcia wstępnej decyzji i zadań powierzonych z zakresu prac remontowych dróg komunikowych i oświetlenia na rok 2013. Panie Przewodniczący, prosimy o przedstawienie projektu uchwały. Pani Maria odczyta poprawkę, rozumiem? Pan Przewodniczący, uchwałę Wiceprzewodnicząca poprawkę. Dobrze. Remonty. W sprawie przyjęcia wstępnej listy ratingowej zadań wyrażonych w zakresie prac remontowych dróg chodników oświetlenia na rok 2013. Paragraf 1 przyjmuje się wstępną listę rankingową zadań wyrażonych z zakresu prac remontowych dróg chodników oświetlenia na 2013 rok zgodnie do otrzymania podniesienia uchwały. Uchwała oczywiście jest nie podjęcia, więc głosowanie 5-0 przeciw 0 przyjmujących. Uzasadnienie dzielnica przygotuje listę rankingową zadań wyrażonych z zakresu prac remontowych dróg chodników oświetlenia na 2013 rok. Przyjęta wstępna lista rankingową zadań dzielnicy VIII umożliwia określenie zakresu prac oraz kosztów w czasie planowania objazdu poprzez przyjęciem listy rankingowej zadań do realizacji roku 2013. Załącznik do uchwały. A. Remonty dróg. Kwota 765 940 zł. Ulica Bokowa, kontynuacja nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Wielka Nocna, kontynuacja nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Krzewowa, Boczna. Ulica Wielatowa, ulica Jeluna, ulica Ślaskiego, 7. Ulica Maćka Zbognańca, Waśniewia, kontynuacja nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Bolesława Śmiałego, obrony ulica Bogucianka, przejście na wierzch. Ulica Prowadniana, nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Barbiera Brego, kontynuacja nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Szczywieckiego, Siewia, 3 nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Topowaga, nawierzchnia po kanalizacji. Ulica Wieliczna, nawierzchnia po kanalizacji. Ulica Opałki, nawierzchnia po kanalizacji. Ulica Działowskiego, od ulicy Spacerowej, nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Stopnicka, sięgacze od przedłużenia ulicy Rosickiej do Laczyńskiego i od ulicy Laczyńskiego do ulicy Szymonowica, nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Stanowiskiego, od ulicy Dolnickiego do ulicy Sopnickiej, nawierzchnia ekonomiczna. Ulica Podole, ulica Łukowiec, ulica Borczyka Emila, od ulicy Słotnickiej do ulicy Królówka, ulica Królówka od skrzyżowania z ulicą Borczyka Emila, ulica Kaczyńskiego od ulicy Prawnickiego do ulicy Słotnickiej, ulica Pieścista kontynuacja, ulica Prymowskiego podbudowania Nawierzchnia, ulica Nawierzchnia Ekonomiczna, ulica Skalica od ulicy Oczewowskiego do sklepu, Nawierzchnia Ekonomiczna, ulica Kodzierzyńska Parki nr 66, 64 Parki, ulica Bałowskiego, Nawierzchnia Ekonomiczna. budowę i remonty chodników kwadratowych, rynek Niedlicy, kontynuacja, proszę. Pozycje 26 opuścimy. Jaką? Liścia 6. Pozycje 26. Rynek Wozucy, kontynuacja podpłaty Placu Targowej, ulica Bałackiego do rynku Niemickiego do Kamierowa, ulica Praska od ulicy Żarnowiejskiej, kontynuacja ulica Zachodnia Chodnik oraz miejsca postojowego, ulica Wysporowskiego Chodnik, kontynuacja ulica Wyborowska oraz skrzyżowanie ulicą Nowymperską Chodnik, ulica Kowierzyńska 65-67 remont Chodnika, ulica Kowierzyńska do ulicy Żarnowiejskiej w kierunku ulicy Posta, remont Chodnika, ulica Kowierzyńska 60, kontynuacja remont Chodnika, ulica Kowierzyńska, ulica Dyniecka od ulicy Przełowej Pierzgutnica Chodnik, ulica Pasterowa w centrum urodzenia Szkoły Podstawowej 40, ulica Pszczelna Szkoła Podstawowa 40 Parki, Cerowy czy Rosy, liście ulicy Złotych Pierwszy, ulica Chodników Rogoczynie Rogu kontynuacja, ulica Śmiegarzy Obrony ulicy Pust Publicznych, ulica Obrony Wielca Odwodnicy posesji nr 58 w Pust, ulica Waldierza Zdawego kontynuacja urodzenie Rogu, ulica Żyzna urodzenie Rogu, ulica Badania Polski Ruch i Drogi, ulica Brytnera wykonali projekt Krzyżowy, ulica Dobrowskiego do ulicy Koziemskiego do ulicy Szalewskiego ulica Wielkanocna urodzenie Rogu, ulica Wyłakowa urodzenie Rogu, ulica Komuny Paryskiej urodzenie Rogu, ulica Pietraczewskiego urodzenie Rogu, ulica Pieniecka urodzenie Rogu, ulica Krzewowa urodzenie Rogu i ulica Stotnicka od obrońców kraju urodzenie Rogu. To wszystko? Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu.